Witajcie, mężki z Dragon, w kolejnym odcinku z Kataklizmą, chociaż już nie na kampanii, tylko wszedłem, żeby pokazać, ponieważ ukończyłem całą grę, przeszedłem wszystkie poziomy na poziomie ekstremalnym, tak, uwielbiam te dwa słowa, poziom i poziom, i tak naprawdę została nam dodatkowa misja, ta, ale ja ją też zrobiłem i ona... Tower Defense w tej grze, jeżeli miałby więcej fal, miałby coś ciekawszego ze względu na mapy, to może byłoby. Tutaj jedyne co, to przeciwnicy mogli wejść na twoje tereny. Ale to tak naprawdę to nic nie zmieniało. Więc całą grę już przeszedłem na ekstremalny, mam wszystkie punkty wnikliwości, czyli wszystkie dodatkowe misje, chociaż w kampanii je zrobiłem. I w tym odcinku, myślę, że to będą dwa odcinki jeszcze, chcę sobie zagrać w inny tryb, tryb potyczki. To jest jakby taki specjalny mapy, na które mamy cztery fale. No, cztery noce, można powiedzieć, chociaż cztery fale lepiej brzmią. I polega na tym, że możemy po prostu to przejść. W głównej mierze robię to też pod achievement, który jest, żeby ekstremalny przejść. Chyba są oba trzeba przejść ekstremalny, żeby dostać ten achievement. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio włączałem to, to jest coś takiego, że typu właśnie... standardowy tryb później pod, jeżeli chcę jakieś takie, wiecie, trochę, żebyśmy mieli jakieś takie wyzwanie, o. Więc mamy tutaj takie cztery strony, zgaduję, że cztery fale będą ze wszystkich stron. Mamy już jednostki. Jeżeli jak na trybie ekstremalnym, tryb ekstremalny ma to do siebie, że on będzie nam pozwalał... pozwalał. Bardziej będzie nam zabierał. Polega na tym, że on... przeciwnicy zabijają nas na jednego strzała. Co jest trochę oszustwem, ponieważ jeżeli jesteśmy ogłuszeni, to nas nie zabijają często na innego strzała, ale to jest błąd gry. I ogólnie pytanie jest takie, czy mamy ulepszenia naszych jednostek. Chodzi o to, że to co zdobyłem. Wygląda na to, że mamy. To znaczy, że jest ok. Więc tak, pierwsze co, to musimy się szybko ogarnąć w związku z tym, że dopiero co zaczęliśmy. Potrzebujemy drewna. Jak najwięcej. Tutaj wygląda na to, że jest dobry teren, ale tutaj jest w środku. Okej. Więc z tego co widzę, to jest po prostu coś w stylu normalny poziom, tylko że trochę bardziej rozszerzony. Oprócz tego też zmieniłem sobie ustawienia, teraz w ustawieniach mam coś takiego, że jak rozpoczynam budowę, to mi się gra nie zatrzymuje. Okej, dziękujemy. Więc to jest fajne, dlatego że to wcześniej mnie wkurzało, że co chwila tam jak budowaliśmy, to się gra zatrzymywała. Okej, wybudujmy tutaj w takim razie ten punkt, to powinno być trochę też baitem na naszych przeciwników. Oraz też chciałem powiedzieć, że jeżeli piszecie w komentarzach, często takie tam... Był jeden komentujący, który pisał takie dosyć długie komentarze, dziękuję za te długie komentarze, bo zawsze to jest miło sobie poczytać trochę dłuższy komentarz. Tylko, że ja całą serię... O, ma się los, zdjęli mi. Dobra, przynajmniej było to trochę baitem. Całą serię już wcześniej nagrywam, więc więc po prostu jak ktoś mi pisze, że takie, że o, powinieneś tak zrobić, to tak nie zrobię, dlatego że niestety, ale całą serię mam nagraną. Więc w tym odcinku nie wiem, czy będę nagrywać, raczej nie od razu, może trochę będzie przerwy pomiędzy tym i kolejnym odcinkiem, więc to wtedy pod tym odcinkiem można popisać sobie, żeby jakieś tam rzeczy. Ale podoba mi się, że przynajmniej była jakaś osoba, która też kupiła tą grę i też pisała o tym, więc przynajmniej to też był taki plus. Dobra, więc tak, mury nie będziemy budować póki co, bo wiem, że zazwyczaj to polega na tym, że oni po prostu
Okej, okay, tutaj trzeba będzie trochę popatrzeć na tych. Ponieważ widzę, że jest ich trochę więcej. Użyjemy umiejętności. Umiejętność to jest bardzo tania, więc... Więc nie ma aż tak źle. Okej. Okay. A, to nie są wszystkie punkty. Bo normalnie to byśmy ich załatwili, wiecie, tak szybko. Dobra, idź tutaj. Żeby trochę przyspieszyć czas. Ciągle też zapominałem przyspieszać czasu. Więc tak, potrzebujemy drewno, na pewno się nam przyda. Więc tutaj możemy wybudować. Chyba mamy dostęp. Chyba jest tutaj dostęp. Więc na razie będziemy próbowali jak najwięcej wybudować tutaj tartaków. Ale widzę, że mamy już wystarczająco dużo drewna, więc czas się trochę pobawić w budowanie domów. Okej. Tutaj też mamy. Więc wybudujmy tutaj ognisko, chałupy. Ogólnie jest taki problem, że z tymi chałupami, że w głównej mierze jak ja próbuję jakoś takie w miarę wykorzystać, nigdy nie jest dobrze. Że kończy się na tym, że można po prostu postawić taki rządek i to zazwyczaj wystarczająco jest, bo później mamy jeszcze ulepszenia, które nam dodają. Więc wydaje mi się, że wybudujemy takim rządku chyba tutaj. Wydaje mi się, że to jest dobra pozycja. Mury raczej wybudujemy dalej, bo nie chcę mi się tracić co chwila tych budynków. W takim razie wybudujemy. Chodzi o to, żebyśmy z tyłu mieli trochę miejsca. Wybudujemy o tak. I po prostu zrobimy o coś takiego. Tak, to jest szeregowce, zbudowaliśmy. Potrzebujemy dosyć już sporo ludzi, więc niech się tutaj trochę rozejdą. Okej. Tu jest skąd? Tutaj. Okej, idź szybko. Mogą też pójść szybko nawet. Okej. No, czasami można ich baitować, żeby atakowali. Okej. Macie ich zasięgu? Dobra, możemy o tak użyć. O, już. Dobra. No, mogą też przeschodzić przez to, więc nie ma problemu. Dobra, widzę, że... Trzeba będzie załatwić sobie trochę tych, jak to się nazywa, filtrów. W takim razie, tak, postawmy to w tym miejscu. Tutaj chyba będziemy musieli wybudować mur, żeby nie przechodzili nam. I się zajmijmy tym. I teraz tak, czy możemy koszary wybudować? Tak, możemy. Więc szybko tutaj. Ta gra promuje bardzo po prostu posiadanie, że tak powiem, wiedzy na temat poziomów. Że po prostu jeżeli wiemy jak poziom wygląda, to wtedy nie jest aż tak źle, że mamy po prostu dużą przewagę, więc... Więc to jest bardzo też dobre, że jeżeli po prostu sobie trochę ogarniemy wcześniej, jak wygląda dany poziom. Ale jak nagrywam, to wtedy do pierwszy raz to robię. Okej, więc się tutaj wycofajmy trochę. Okej, głupio atakuje to. No nie mamy pewnych ulepszeń, ponieważ normalnie to byśmy trochę lepiej, trochę lepszy mieli atak na nich. Okej, widzę, że to nie pójdzie, potrzebujemy więcej jednostek. Okej, dawajcie więcej jednostek. Łuczników nie możemy ulepszać. No i jeszcze jest taki... tutaj mamy umiejętność, żeby ustawić punkt zbiórki. To też jest dobra rzecz, którą zauważyłem dopiero po tym, jak już przestałem nagrywać. Okej, tutaj wygląda na to, że będzie pewien atak. Jest taki... Można tu przez to przejść.
Chodzi w głównej mierze, gdzie musimy postawić mur, a gdzie nie. To jest główne nasze zadanie. Dlaczego ty się nie budujesz? Często jest taki problem. Bo masz tutaj. Więc wykorzystamy. Dzięki temu, że ta gra bardzo ma dużo takich rzeczy, typu właśnie takie konstrukcje, to powinno się bawić, że nie trzeba aż tak bardzo się martwić o to. Okej. Dobra, musimy uciekać, dlatego że dosłownie nie poradzimy sobie, mamy zbyt mało ludzi. Dobra, zajmijcie się tym. O, masz los. Ten poziom jakiś jest dziwny, bo zazwyczaj tutaj wszystko jest takie w miarę w porządku, a teraz to się jakoś tak dziwnie właśnie nie mogą trafiać tych jednostek, co jest właśnie trochę głupie. Okej. Mamy dużo drewna, więc tartaki pójdą w ruch, ale na razie musimy mieć trochę tlenu. Czego potrzebujemy, żebyśmy dobudowali sobie tego? Tutaj pewne budynki, zbierz 50 punktów. Nigdy nie wiem, na czym polegają te 50 punktów. Okej. Dobra, zajmijmy się tymi. Niech się powoli tutaj zbierają nasze jednostki. Dobra, i zajmijmy się w takim razie tym. Ci to są szybcy. Blisko było. Okej, zajęliśmy się tym. Dawajcie tutaj tych. Teraz musimy się trochę zająć się tymi wieżami. Bo ewidentnie mamy problem z spory z tlenem. Okej, widzę, że te całe punkty już nabiliśmy sobie. Dobra, chcę sobie tutaj przejąć ten region, dlatego że tutaj mają tą fabrykę tych. Okej, zajmijcie się. Macie zasięg tu? Musimy trochę bardziej podejść. Okej. Więc za chwilę zobaczymy, skąd będą atakować. O nie, mały produkcja tlenu. W ogóle my prawie tlenu nie produkowaliśmy, więc. Więc aż tak bardzo nie narzekajcie. Okej. Dobra, możecie atakować. O, no właśnie. Okej, chyba już wszyscy mają zasięg. No, zajmijcie się tym. Tutaj jest chyba tak, już tutaj mamy granicę mapy. Mamy kolejnych tutaj miejsce na kopalnię, więc ładnie to wygląda. Gaduję, że tutaj byśmy postawili mur. Tutaj? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo chodzi o to, że będziemy bronić się zapewne. Tutaj trochę przejść. Znaczy się oni dookoła tutaj nie przejdą, ale mogą tutaj przejść dookoła, więc. To będzie zobaczyć, skąd będą atakować w pierwszej rundzie. Mamy wystarczająco kamienia. Okej, skąd będziecie atakować? Stąd. Teraz zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie. Tutaj z łatwością byśmy sobie wystawili. To, tylko że musimy najpierw sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj cały ten teren. Może się okazać, że nawet nie musimy aż tak bardzo się tak bardzo do tyłu wychodzić. No, wygląda na to, że tutaj, jeżeli postawimy mury, to będzie wystarczające. Okej, czas na budowę. Więc tak, pierwsza technika, której się nauczyłem po serii, to jest technika, żeby wzmacniać nieco swoje mury, żeby nie były takie gibkie.
To jest po prostu technika taka, że ustawiamy bloki, ale ustawiamy go w takim typowym patternie, żeby było dwa i żeby na siebie nie nachodziło, że wiecie, tak jak typowo się buduje, żeby był taki tutaj taka literka T. Dzięki temu nasze mury będą po prostu bardziej stabilne, że jeżeli nawet zniszczą nam 100, oni tutaj będą po prostu później będą mogły jeszcze nadal stać. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, którą mi napisał w komentarzu widz, ten, który tak bardzo dużo pisał, to jest to, że można budować w sumie poziomy. No, trochę tak nie pomyślałem, ale w sumie to jest logiczne, że można było budować. Jedyny plus tego, jak budowałem, to Yes, było on it. to, że Yeah, done. On my way. po prostu było coś takiego, że masz się las, ten gościu ścina, Whenever we need masks, on. że po prostu wtedy miałem jeszcze drugą linię muru, która była dosyć stabilna, jak atakowali. Teraz zbytnio tego nie będę miał, więc to może być problem, ale zobaczymy. Okej. Tutaj wygląda na to, że musimy się trochę pobawić. O, tutaj. Okej, i tutaj jest chyba przejście, więc trzeba będzie sprawdzić. Tak. Ta cała linia tutaj musi być mur. Więc w głównej mierze ten poziom powinien już być robiony pod łuczników, których mamy dużo. Fala pierwsza nie powinna być aż tak bardzo zła. Wiecie, te fale nie powinny być. Wydaje mi się, że powinniśmy na razie zainwestować sobie w to i poczekać jeszcze chwilę. Dlatego, że potrzebujemy drewna. We will prevail. A drewno tylko możemy zdobyć, jeżeli będziemy budować kolejne tartaki. A tartaków jest trochę mało. Masks on. Dobra, więc na razie niech się tutaj poprzedostają. Niech zdobędą to. I tak. Tutaj. Wydaje mi się, że. O. Tutaj można byłoby budować. I That's niech right. się tutaj trochę drewna zbierają. Tutaj mamy jakieś przejście do. Ale We will ładna tutaj prevail. kopalnia minerałów jest. No, trzeba będzie to zagospodarować w pewnym momencie. Okej, więc mamy już trochę tych składników. Ile to jeszcze potrwa? Jeszcze trochę, więc ulepszymy. I przydałoby się tlen nadal. Okej, tutaj się zastanawiam, jak będzie wyglądała ta obrona, ale wydaje mi się, że do tej linii na pewno będziemy mogli nadal budować, więc nie powinniśmy się aż tak bardzo zamartwiać tym. Więc na razie sobie tutaj trochę pobudujmy. I wydaje mi się, że na razie tyle może być. Widziałem takie blueprinty, to jest najlepsze jeszcze po chińsku, więc zapewne dobre. Które właśnie miały tam ten taki właśnie, że cała taka budowla, właśnie domy z tym. Ponieważ tak naprawdę łatwo można sobie wykorzystać istniejącą infrastrukturę, żeby pobudować sobie po prostu te lepsze budynki. Lepsze, znaczy się te generatory powietrza. Okej, dawajcie tu. Jeszcze tutaj możemy postawić, albo zobaczymy. Na razie z tej strony nas nie atakują, ale się zbliża atak, Huh? Four więc na ogre. razie niech się tutaj już Yes. zbliżają nasi. I czekamy tylko w głównej mierze na ulepszenie, bo potrzebujemy okien. Więc tak, jak mamy okna, to okna też powinny być tak porobione nieco pomiędzy. Ale już chyba wszystko mamy. Tutaj możemy sobie dać. Więc tak, to będzie pierwszy poziom na naszych łuczników. Tutaj tak w sumie ładnie mamy to porobione. Więc tutaj. Okej, tutaj zrobimy sobie taki typowy. No właśnie, coś takiego. A to jest piątka? O, myślałem, że to jest czwórka.
A, tu są nawet piątka się przyda nawet. Więc tutaj zrobimy sobie takie przejście, tylko że mam problem, że tutaj będą nam przechodzić pomiędzy. Ale i tak, możemy to zblokować o tak. Mamy dużo materiałów na razie, więc nie powinno być aż tak źle. O nie, nie ma podparcia. Okej, to tak nie pójdzie. To będziemy musieli tutaj wybudować sobie to. Okej. Teraz trochę myślenia, więc dlatego będę trochę ciszej. Więc chyba tyle może być. To znaczy, że tutaj możemy usunąć. I tutaj też dobudujemy sobie trochę tego. Tutaj w takim razie to. Okej, wymagany budynek do dobrobytu. Trochę nie podoba mi się to powiadomienie, dlatego że ono jest trochę takie denerwujące. Okej. Co to tutaj jest pojedyncze? To nie powinno być aż takiego dużego problemu. Nie powinno być, teraz buduję taki totalnie gruby mur na tym pojedynczym. Dobra, więc tak, tutaj zrobimy sobie schody te właśnie. O te. Okej. Później będziemy o coś takiego robili. Więc mamy pierwszy poziom, nie ma deszczu, przynajmniej nie widziałem. Więc mamy pierwszy mur. Oczywiście on nie jest jakiś taki znakomity. Ale nie chodzi o to, żeby był znakomity, chodzi o to, żeby był wystarczający. Okej, w takim razie jak już to mamy, to możemy zacząć budować kolejne dodatkowe rzeczy, czyli te ulepszenia. Za mało miejsca? A, tak, za mało miejsca. Okej, więc tak, wybudujemy w takim razie kolejny poziom. Kolejny poziom. I to teraz powinno być wystarczająco. Okej. Mamy to. No nie mam minerałów, kurde. To trochę jest źle. Brakuje mi tutaj jeszcze dodatkowych. Może sobie po prostu dobuduję. Żeby było. Tutaj. Czy już jest pod tym? Wygląda, że jest pod tym. Nie mamy już minerału, więc nic z tego nie zrobimy. Wydaje mi się, że tutaj już będziemy robić kolejny poziom. Okej. A nie, nie możemy zrobić kolejnego poziomu, ponieważ nie mamy wystarczająco rzeczy, żeby było. Ale mamy to. To jest wystarczające. Okej, na pewno nie wystarczy nam właśnie na tą walkę, ale jak już tutaj mamy wszystko, to przydałoby się. O, właśnie, nie mamy minerałów. Nasza produkcja minerałów jest okropna. Trzeba będzie zająć tamten pole minerałów niedługo. Okej. To jest 25, to trochę kosztuje. A mamy dobudówkę? Tak, tylko że kosztuje minerały.
Era, więc trzeba będzie się zająć pierwsze budową kolejnego poziomu, czyli gildii. Ale to trzeba będzie w głównej mierze mieć kamieniołomy. Okej, okay, przyspieszamy sobie to, bo w sumie czemu nie? I zajmijmy się tymi. Okej. Okay. I widzę, że mamy problem związany z tym, że mamy tutaj tych gości, których nie mamy zasięgu. O, już. O, ta pierwsza noc naprawdę nie była mocna. Tak, jeżeli chodzi o liczbę jednostek, to ona się nie zmienia. W zależności od poziomu. Nie zauważyłem takiego, takiej zmiany. Więc nie jest aż tak źle. Dobra, więc w tej nocy musimy na pewno się skupić na minerałach. Ponieważ to jest coś, czego po prostu nie posiadamy. Wydaje mi się, że tutaj będziemy potrzebowali wybudować magazyn, bo jest to prawie już daleko od naszych... od naszego właśnie... naszych pozycji. Dobra, tutaj wybudujmy. I tutaj wybudujemy w takim razie most. Chociaż możemy zrobić ten kamienny. Podoba mi się on. Okej, okay, nie podoba mi się, ponieważ trochę zajmuje. Okej. Okay. Jest tutaj już mościk. Fajny most. I zobaczmy, czy coś tutaj jest. Mamy minerałów, to na pewno by się przydało. Mamy tutaj trochę tych rzeczy, ale tutaj chyba już jesteśmy przy granicy mapy, więc nie jest aż tak źle. Możemy tutaj wejść? Możemy. Okej, okay. Niech się ta lampa zrobi. A my pójdziemy w takim razie tutaj. No, czasami te rzeczy się długo robią. I teraz w takim razie się sobie porobimy. Tutaj potrzebujemy ludzi po prostu. Trzeba będzie się zająć. Okej, okay, mamy 15 minerałów. Możemy tutaj przynajmniej trochę więcej kamienia zdobyć. Tak, możemy. I możemy tutaj też zdobyć trochę więcej minerałów. I teraz musimy się zająć chałupami. Więc w głównej mierze pierwsze ulepszenie do chałup to jest po prostu to budówka. Trochę śmieszne, ale działa. Drugie ulepszenie to jest, żeby ulepszyć trochę wyposażenie domu. Okej, okay, więc niech się tutaj buduje. A my przejdziemy sobie tutaj. Zgaduję, że to są ostatnie tutaj będą jednostki. Okej. Okay. Okej, okay, trochę jest ich dużo. Okej, okay. I typowa strategia, żeby się wycofać akurat, gdy są blisko. Ale mamy tak naprawdę wystarczająco jednostek, żeby się tutaj pozbyć tego. Więc nie powinno być aż tak dużego problemu. Okej. Okay. I teraz zajmiemy się trochę tym powietrzem, ponieważ mamy go dużo. Więc tak, tutaj na pewno wybudujemy sobie to. I tutaj też wybudujmy. I mamy wystarczająco rzeczy. To mi się nie podoba, dlatego że po prostu tutaj mogą zaatakować, więc będę musiał to przebudować. Żeby tutaj też było miejsce, miejsce do atakowania. Okej. Okej, okej, okej. Okej. Więc przebudowane. Będziemy mogli tutaj już atakować. Nawet fajnie to wygląda. Okej. Więc nasza drużyna w sumie już wszystko odkryła. Więc tylko sobie zajmijmy te rzeczy. I czas na budowę.
Okej, trochę ludzi dodaliśmy. Więc tak, tartak na pewno pójdzie. Tutaj potrzebujemy trochę chałup. Dużo tych chałup potrzebujemy. Naprawdę. Więc czas na szeregowce kolejne. A szkoda, że nie mogę o tak budowywać. Okej. Za mało zasobów, wow. Dobra, niech się tutaj buduje. Tak, zapomniałem o tym, że przecież mogą atakować nas. Rajdźcie tutaj. Znaczy nie powinno paść, ale przynajmniej niech tutaj dojdźmy i załatwmy tych. Tak naprawdę już wszystko zbadaliśmy, więc nawet nie musimy ich ruszać zbytnio. Okej, mamy chałupy. A, ma silos. Potrzebujemy gildii muralskiej. Mamy 24. Dobra, na razie to tak w sumie randomowo stawiam te generatory powietrza. Ale w przyszłości trochę lepiej postawię je. To nie ma zasięgu tego i nie widzą. Mnie denerwuje, że jest brak zasięgu. Dla mnie to jest wystarczający zasięg. Dobra. Czy możemy coś ulepszyć? Oto możemy ulepszyć. W głównej mierze potrzebujemy tych magazynów już, bo minerałów mamy bardzo dużo, kamienia mamy w miarę, drewna mamy w miarę dużo, więc tak naprawdę potrzebujemy gildii muralskiej. 195. A wcześniej możemy wybudować magazyn? Możemy. Okej, okay, chodzi mi o to, żebyśmy wybudowali o tutaj ten magazyn. Tutaj powinno być okej. Okay. Bo magazyny naprawdę są OP, tylko trochę dużo kosztuje na samym początku. Później już aż tak bardzo nie kosztują drogo. Dobra, wykorzystajmy trochę powietrza. Gildia muralska potrzebuje trochę go, ale powinniśmy sobie w miarę poradzić. Ok, więc może sobie tutaj dobudujemy. Oxygen is dwindling. Fajnie, fajnie. Okej, a możemy tutaj wybudować? Możemy. A mamy na minusie. Przez ten magazyn. No ale teraz powinno być nieco lepiej. Dlatego, że teraz ci będą przechodzić tędy, ci też. Więc to naprawdę nam polepszy. O, już się zabdejtowało przy niektórych. Widzicie, jak to tam dwa razy. I wystarczyło, że skróciliśmy im drogę. Trochę ciekawe, jak to jest update'owane na bieżąco, ale to też trochę denerwuje. Okej. Okay. Czy już gildię? Budować? Nie mamy powietrza. Wydaje mi się, że potrzebujemy budować kolejne. Później jak będziemy ulepszać, to będzie już nieco lepiej, ale to i tak nadal potrzebujemy tego. Okej, okay. Dawajcie gildię muralską i ona niech stanie od tutaj. I czy możemy tę budówkę zrobić? Mamy wystarczające zasobów. Okej, okay, niech się tutaj robi w takim razie. Potrzebujemy trochę więcej wojska, więc to na pewno się nam przyda. To jest w ogóle takie strasznie ciemne. O, ale głośno to było. Okej, mamy wystarczająco już kamienia. Możemy coś ulepszyć, możemy to ulepszyć. Okej, skąd będą atakować? Będą atakować z tego miejsca, okej. A, pokazują jakie jednostki idą. Okej, już mocniejsze będą szły. Więc tak, na pewno tutaj się tak ładnie pokazuje, żeby wybudować, tylko że realnie rzecz biorąc się nie opłaca.
Realnie rzecz biorąc, trzeba będzie wybudować dwie pozycje. Będzie wybudować tutaj i tutaj. Się zastanawiam się. Tutaj nie przejdą, nie przejdą. Tutaj przejdą. Tutaj będziemy musieli wybudować taki mur spiczasty albo tutaj budujemy. Okej. I to jest odpowiedni poziom. To wchodzi nam trochę w paradę, więc będziemy musieli tego nieco przestawić do tyłu. Okej. Jest tutaj już dobrze. To w takim razie za zasięgiem wzroku maści los. Budujemy jakieś jednostki. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli budować. Co tutaj pójdzie? Pójdą te już te jednostki, więc też trochę trzeba będzie się zająć tym murem. Makes sense. Yes. Where to? Doing it. Post me high. Where to? Dobra, więc na razie te jednostki tutaj zostawimy. Dobra, jak wygląda jak z tym beaconem? Okej, już mamy go. Więc czas na kolejny mur do budowania. Okej, ten poziom muru jest okej. Tutaj dobudujmy w takim razie jeszcze te rzeczy. Tutaj wybudujmy pojedyncze. Na wszelki wypadek. Wejście. Kolejny poziom. Sztandary. Wypełniacz. I co tam jeszcze? Gdzie tutaj mamy to? Mamy oto. Okej. Teraz zauważyłem pewien problem, ponieważ jeżeli będziemy chcieli postawić ten ostateczne ulepszenie, to tylko ulepszy nam to. Więc tego nie możemy mieć. Musimy ją tak wybudować. I z tyłu mieć drugi mur. Coraz więcej skomplikowania dodają do tych murów. Okej. Jeżeli nie pada, to w takim razie nie musimy dawać tym tutaj zbytnio tym murom tych rzeczy. Na pewno zostawimy ten poziom. Czekajcie, bo tutaj nie mamy dostępu do tego, więc dajmy w sumie w takim razie to. Jeżeli to się zawali, to padnie tylko ta część mur. A jeżeli to się zawali, o, to się aż tak bardzo nie padnie. Okej. Nie usłyszeć. No na przykład to. A to. No to wtedy zawali się ta część mur, ale to najpierw musi o to się zawalić. Więc nie jest aż tak źle. Okej, więc mamy już ten mur. Tutaj w takim razie musimy to usunąć. Jeżeli to nie wychodzi. Tutaj to na pewno kanieniorków to zbytnio się by nam nie udało ściągnąć, ale zawsze są marzenia. Okej. Pytanie jest, czy ten poziom jest wystarczający? W miarę, ale nie do końca. W takim razie tutaj wstawimy okna. I w sumie te ulepszenia będzie, ale zanim my tam cokolwiek postawimy, to trochę minie, więc na razie chcę tylko cokolwiek tutaj mieć. Okej. Okej, ten mur w miarę jest już
dokończony. Więc teraz tylko tutaj musimy mieć. I wydaje mi się, że tutaj nie musimy się zbytnio martwić tym. Dlatego, że i tak będziemy próbowali zapewne tent na razie przeprowadzić te kopalnie. Póki co kamień nie jest aż takim większym problemem dla nas. I za mało miejsca, co jest dla nas nawet dobre. Okej, okay, ten poziom murów jest już okej. Okay. Tutaj już mamy dobry poziom. Okej, okay, teraz tylko dodać ulepszenia. Okej, okay. Po ulepszeniach jest kolejny poziom murów. Nie mamy kamienia. A kto by się spodziewał? Jaką mamy produkcję kamienia? Wow, 75 na minutę, to nie jest zbyt szybko. Trzeba będzie się zająć tymi kopalniami kamienia i to mega szybko w kolejnej rundzie. Tutaj już się nam nie opłaca, więc co najwyżej możemy ognisko postawić. Tutaj wygląda, że będzie atak tędy, więc trzeba będzie na pewno coś wykombinować. Okej, okay, mamy jakieś jednostki, które powinniśmy już dawno produkować. Nie wiem, na przykład na ten mur. Okej, okay, idź tu. Okej. Okay. To jest na 4 czy na 2? Okej. Okay. Dobra, idź tutaj. Teraz musimy tylko wybudować tutaj podstawkę. Jeżeli nie będziemy mieć wystarczająco zasobów na podstawkę, to my po prostu wybudujemy to w ramach, żeby było z drewna. Okej. Okay. No nie mam już więc czasu na drewno. To jest tymczasowe. Okej. Okay. Chodzi już to. I tutaj możemy też kamień wstawić. Więc tak, nasze jednostki, mamy mało jednostek, to jest pewniak, więc przydałoby się odesłać przynajmniej tutaj kilka jednostek, żeby zajęły się pozostałymi, a my budujemy tutaj busty dla tych. I po prostu cokolwiek wyjdzie z kosza, będziemy musieli wysłać na mury. Możemy wysłać was na mury? Tak. Okej, możemy ich wysłać na mury. Okej, no naprawdę ich jest sporo. Ale przynajmniej trochę baita wzięły. Okej, jak to wygląda z tym? Dobrze, wygląda. Okej, nie podoba mi się, że koło naszych domków tutaj jest tak sporo ich. A jak to wygląda? No, brakuje nam trochę jednostek, ale mamy wystarczająco mocne mury. Szkoda, że ten mur, który akurat miał być mocny, nie jest mocny. Okej,
Idź tu. Nie, nasze domki. Dobra. Wszyscy. Znaczy się wszyscy. Wszyscy oprócz tego jednego łucznika. Idziecie tu. Dobra, przynajmniej jedną z naszych linii obrony to jest domki, które są bardzo tanie. O nie! Facet jest w pułapce. Możemy go wysłać tutaj, ale zginie, zgaduję. O i właśnie o tym mówiłem, że oni niby zabijają na hita, a tak naprawdę nie. Oh shit! Wy, tutaj. Okej, jesteśmy trochę za daleko. Ale ten gościu podobno ma zasięg. Dobra, wyślijcie tutaj. Ciebie wyślemy tu. Okej, nasi goście tutaj sobie jakoś radzą. Ale my już mamy tutaj naszą bohaterkę, więc się zajmiemy szybko tym. Ty gościu idź tu. Wyjdźcie tutaj. Ten gościu jakoś wytrzymuje. Okej. Okej, uciekaj. Dobra, ta fala trochę już była trudniejsza, ponieważ nie mieliśmy jednostek zbytnio, ale udało nam się uratować tego gościa. Nie! Dlaczego akurat koszary musiały paść? Okej. Akurat koszary musiały paść. Ze wszystkich rzeczy akurat koszary. Dobra, gdzie są koszary? Koszary, koszary. Tutaj potrzebujemy 10 ludzi, których nie mamy. Okej, odeślijcie tutaj. Ten gościu podobno nie może dojść. A, ten gościu jest trochę ranny. Dobra, wylecz się. My teraz zajmiemy się już tylko budową, więc nie musimy się aż tak bardzo martwić tym. Dobra, więc dobudujcie te chałupy. No mur to mało prawdopodobne było, żeby przetrwał. Szkoda, że cały atak nie poszedł na ten mur, który specjalnie dobudowałem. No ale czasami tak bywa. Wiecie, kiedy wie się co zaatakują, to wtedy trochę łatwiej jest się bronić, więc... Więc w tej grze, mówiłem, promowane jest po prostu ogarnięcie, jak tutaj wszystko wygląda, a później dopiero... A później dopiero nieco jak w ogóle działa cała gra. Okej, wydaje mi się, że koszary w mieście to nadal dobry pomysł, ale byśmy ich trochę odsunęli od tego i dzięki temu byśmy mieli na to, tylko czekaj, handlarz powietrza, on jest okej, nie jest według mnie najlepszym budynkiem, ale nie jest najgorszym. Cena jest strasznie droga. Okej. Teraz musimy pozbierać te materiały, dobra. Czas na kopalnię. Tak jak mówiłem ostatnio, potrzebujemy mnóstwa zasobów. Tutaj mamy zbyt mało ludzi. A to się niedługo naprawi. Okej. Więc żeby ulepszyć, to w sumie wszystko już mamy. Możemy ulepszyć zasięg. I coś jeszcze? To możemy ulepszyć. Dobra, na razie niech ten łucznik tutaj zostanie. Będziemy musieli niedługo się zająć tymi murami, więc niech tutaj te jednostki tutaj pójdą. Jak to wygląda z kamieniem 110? Tak naprawdę ulepszenie tych, jak to się nazywa, kamieniołomu.
mogłyby coś nam pomóc. Lub jeszcze magazyn. Zostańcie tutaj. Co potrzebujemy do magazynu? Mamy gildię murarską. 405 tego. To znaczy, że mamy słabe produkcję tlenu. Okej. Skąd? Stąd. A ty nie masz ich zasięgu? Twój strzał? Masz. Okej. Okay. Raczej powinien sobie poradzić, tylko tak trochę wolno mu idzie. Teraz wyślijmy jeszcze jednego łucznika. Okej. Okay. Mamy kamień, który chcieliśmy zużyć na magazyn. Nie mamy ludzi. No magazyn trochę ludzi kosztują. Dobra, na razie sobie tego nie robimy. Wydaje mi się, że można byłoby zainwestować w pułapki. Wydaje mi się, że zainwestowanie w pułapki będzie dobrym pomysłem. One są dobre właśnie, żeby po prostu zadawać ciągły damage. Okej. Dobra, mamy już wszystko i teraz... Tak, mamy dużo powietrza. Naprawdę nie mam jakichś takich ulepszeń na ten czas. Okej. Okay. Myślę, że ulepszone murarstwo byłoby dobrym ulepszeniem. Dobra, teraz zajmijmy się naprawą murów. Tutaj nam kompletnie, ale tu kompletnie zostały zniszczone. Ale to nic. Naprawi się szybko. Okej. I teraz co? Teraz... Chyba dalej robimy o tak. Tutaj już więcej tego nie mamy, więc ulepszyjmy. Raz tutaj atakują? No. Okej, okay. Już ulepszone na maksa mury. Idźcie w takim razie tu. No i tak musicie iść dookoła. Dobra, mamy strasznie dużo drewna. Trochę trudno nam spożytkować w dosyć szybkim czasie. Możemy dobudować to, ale to w sumie to będzie tylko walczenie już z obecnym kryzysem. Tak naprawdę chałupy jedyne co możemy porobić. Dobra, szukamy też jakichś terenów blisko chałup, żeby później wykorzystać ten boosty do powietrza. Ale musimy wreszcie mieć trochę lepsze wydobycie kamienia, bo obecne to jest takie mech. Okej. Gaduję, że kolejna fala może być od tutaj. Trzeba będzie się zabezpieczyć. Na wszelki wypadek potrzebujemy o wiele więcej kamienia. Nie mam już żadnych innych boostów, więc...
więc na razie to nic nam nie doda więcej. Jedyne co możemy teraz wybudować, to z drewna tutaj część murów. Żebyśmy po prostu mieli jak wchodzić na nie. Okej. Okej, mamy dużo tlenu, ale... O, możemy ulepszyć. Dobra, to trochę zajmie, to ulepszenie. Magazyn potrzebuje 405 tlenu, którego, no, już zdobyliśmy i trzeba go wybudować tutaj, ten magazyn. Okej, tutaj jakieś jednostki nadchodzą, ale się ich pozbywamy. A można sobie wykorzystać to do umocnień na pułapki. Ogólnie zauważyłem, że na ostatnim poziomie, który jest taki oskryptowany na końcu, nasze jednostki zbytnio nie zadają damage'a. W ogóle nie zadają, ale pułapki tak, więc jeżeli by było... byśmy mieli bardzo dużo pułapek postawionych dookoła, to może by było, tylko że jest taki problem, że tam jest mało drewna, więc nie da się zbytnio tego tak ogarnąć. Okej. Dobra, mur powoli powstaje. Na nasze nieszczęście nie mamy wystarczająco drewna. Znaczy się drewna, kamienia. Dobra. Na razie zajmuję się tylko doraźnym budowaniem murów. Tutaj potrzebujemy ten mur już trzeciego poziomu. Tutaj w miarę słaba będzie fala. A nie, tutaj będzie zapewne ulepszone jednostki. Okay. Tutaj też mamy część muru już. Okej. Okay. Zajmijmy się w takim razie tym. I tak, tutaj tego nie budujmy. Dobra, na razie ten poziom murów jest ok. Wy idźcie tutaj. Potrzebujemy już ludzi na obronę. Poziom dobrobytu wzrósł. Jej. Więc oprócz tego, że możemy budować rzeczy z kamienia, to nic więcej. Tutaj nasz kamieniołom ma dojście. Tutaj mają szybkie dojście, więc nie powinno być aż tak źle. Okej. Okay. Na razie żaden z tych gości nie wszedł tam, więc... Więc zobaczymy. O, już. Zaktualizowało. O, maści los, ale teraz szybko. Jak mają przy wyjściu do magazynu, to naprawdę szybko mogą zdobyć ten. Okej. Okay. Domostwo mamy. Domostwo przyda się nam. Bo to jest taki już mega ulepszony. Że tak jakby... Wcześniej mieliśmy 3 gości z tego, a tutaj mamy 7. Okej. Okay. Postaw się. Okej. Okay. I oprócz tego mamy jeszcze... Oto doskonała izolacja, którą dzięki czemu zmniejszamy koszt naszych budynków. Więc to było jedno z tych ulepszeń, które chciałem zdobyć.
jest mega tanie, a bardzo pomaga. Dobra, tylko jakiś problem z ustawieniem. Okej. I teraz będzie najlepsze. Bo takie jedno może dosłownie cztery budynki złapać. Więc to jest naprawdę duża oszczędność. Okej, okay, teraz jest tak. Mamy 261, mamy zużywanie budynków 1700. I zobaczycie, ile to będzie, kiedy już to się wybuduje. Dobra, tylko wyślijmy nasze jednostki tutaj. Boom. 1600. Wow, to nie było aż tak duże, jak myślałem. Ale zawsze coś. Okej, w takim razie... w takim razie tutaj szukam tego. W takim razie tutaj zacznijmy już ulepszać te mury. Okej. A nie, zapomniałem, że ten poziom to jest poziom na sztandary. No tutaj na szczęście aż tak dużo nie ma problemu z minerałami, bo po tym jak tutaj trochę ulepszyłem, to już nie jest aż taki wielki problem. Nie wiem, czy uda nam się zdobyć warsztat działonowych, ale to już jest przed ostatnia fala, więc dobrze nam idzie. Okej. I teraz ostatnie ulepszenie. A, nie udało się. Dobra, tutaj szybko zdobywamy ten kamień, więc w następnej fali będziemy mieć wystarczająco dużo kamienia. Też możemy już zacząć ulepszać ten kamieniołom, więc na przykład możemy to usunąć i dać główny kamieniołom. Wydaje mi się, że pójdziemy w kamień. 12 kamienia. Okej. Okay. Głupie by było, gdyby okazało się, że oni złapią baita na to, że agro dostaną. Okej, okay, mamy jeszcze jakieś jednostki? Mamy. Dobra. Więc tak... niech się trochę rozejdą. Potrzebujemy bonusów dla tych... potrzebuję więcej podparcia. O nie, nie mamy tutaj. Ten gościu w ogóle się nie uleczył. Dobra. Wysyłamy tu. Trzeba będzie zmienić na kamień. Okej, atakują. Na szczęście ten mur jest w miarę wytrzymały. A zapomnieliśmy dać tam pułapki. Dobra. Nie, dostały baita na to. Nie. Dobra. Idźcie tutaj, musimy bronić nasze ulepszone warsztaty. Okej, jak to wygląda tutaj? Tutaj jest w miarę w porządku. Dobra, zajmij się, łuczniku, tymi. No dlaczego się nie zajmujesz? Nie widzisz ich? Mama Silos, nie widzi ich. Oni dostaną na pewno agro na tamtych. Okej, tutaj wszystko padło? Okej, więc tak. Iris odsyłamy tutaj. Dlatego, że mamy problem. Tutaj się załatwili już tych. Ciebie możemy trochę odesłać bliżej. Was
Możemy wysłać tutaj. Byście pomogli, bo ten kamieniołom to za chwilę tutaj nam zniszczą. Okej, ale tutaj widzę, że zniszczyli to. Dobra, uciekaj do środka. Nie ty, nasz. Podoba mi się, jak uciekliśmy przed tym. Okej, wygląda na to, że sobie w miarę radzimy. Zostawcie mój kamieniołom. To jeszcze jest ten ulepszony. Okej, tutaj tych się pozbyliśmy. Jeszcze tutaj są. Tutaj padł nam... Czy oni atakowali to? Okej. No przetrwaliśmy moc. Moc. Noc. Okej, w takim razie no trochę straciliśmy tutaj. Nie mamy tlenu, ale jest wystarczająco jednostek. No tutaj to po prostu mieliśmy problem z tym, żeby wybudować odpowiednie mury. No ale teraz mamy już lepszą produkcję, więc nie jest aż tak źle. No ogólnie już wiemy, skąd będą atakować. Jeszcze trzeba będzie zabezpieczyć ten kierunek. Więc idźcie tutaj, sprawdzimy, co tutaj jest. A jeżeli chodzi o produkcję tlenu, będziemy musieli niedługo zająć się zmianą na nasze lepsze pompy. Tutaj jeszcze mamy już wszystkie ulepszenia do pomp. Nie, jeszcze nie. Mamy tutaj. To jest fajne ulepszenie, bo to trochę pomaga nam z tą pompą. Okej, pytanie jest, ile kosztuje to? Kosztuje wystarczająco dużo, więc zajmijmy się tym. Okej. I daj tą. Tutaj. Potrzebujemy teraz trochę dobudować tych. Okej, nie cierpię, kiedy akurat to powinno pokazywać wcześniej, czy możemy wybudować w tym miejscu, czy nie, bo tak to jest trudno określić. Okej. Pytanie jest takie, co tutaj mamy? O maści los! My tutaj mieliśmy jeszcze trochę? Podoba mi się, że tutaj mamy kolejne jakieś takie zasoby, czy coś takiego, nie zauważyłem tego. Okej, czyli tutaj będę atakować. Okej, warto zapamiętać. Warto dobudować kolejne. Okej, możemy użyć zaklęcia o tutaj. Dobra, możemy wyłączyć to zaklęcie. Nie cierpię. Nie potrafię nigdy wyłączyć tych zaklęć. Okej. Wygląda na to, że tutaj mamy łatwą pozycję do obrony realnie. Dobra, tutaj dodajmy. Tutaj dosyć dużo drewna. Nie macie ich zasięgu? Okej, pytanie jest gdzie, kiedy, jak. Chodzi o to, że ja odesłałem nasze jednostki. Okej, na szczęście na tym jedynym miejscu, gdzie jeszcze mieliśmy jakieś jednostki. Okej, trzeba będzie się zająć tym murem. Mamy już 600 kamienia, więc tak naprawdę to jest dobra już liczba, żeby się zająć. Dobra, więc tylko zajmijcie się tym drewnem. I tak, zajmiemy się najpierw tym murem. Zgaduję, że już jakieś mocniejsze jednostki będą szły, więc trzeba będzie trochę się bardziej zabezpieczyć. I widzę, że tutaj możemy nieco przedłużyć ten mur jednak. Dalej, zajmijmy się tym. Szybciej będzie jak spadną, niż jak im wybudujemy schody.
Okej. Wy możecie tutaj pójść. Dobra, więc w sumie na razie tyle możemy zrobić. I wydaje mi się, że i to, co możemy teraz zrobić, to po prostu te wszystkie chałupy powymieniać. Jakie mamy produkcje? Tyle, no mamy cały nasz magazyn w minutę. Więc wydaje mi się, że mamy dobrą produkcję tlenu. Okej. Domostwa. Za mało tlenu. No kurde, akurat zabrakło tlenu. Okej, niech się tutaj buduje. A my... No, musimy trochę sobie podbudować to. Okej. No, dzieło nowych to raczej się nam nie uda zrobić. Ale... No, mur to już mamy. Więc... Zastanawiam się, jak tutaj wybudować... Chyba normalną techniką. Okej. Wydaje mi się, że mamy już wystarczający mur. Where to? Doing it. A solid yes. On it. Post me. Więc teraz powinniśmy się bardziej zająć naszą. Okej. Chciałem się zapytać, co to za dźwięk, później zobaczyłem ten atak. Teraz powinniśmy się bardziej zająć wszystkimi innymi rzeczami, więc tak. Mamy kondensator mgły, więc. Więc możemy sobie tutaj dobudować. Okej. Gdzie mam jeszcze dużo mgły tutaj? Mamy po prostu dużo ludzi. Za mało zasobów. Okej, okay. Ile potrzeba jest, żeby wybudować magazyn powietrza? 270 plus jeszcze mgłę. Okej. Co to znaczy, że jesteśmy w trakcie ataku? To jest atak. Tutaj trzeba będzie wybudować mur. Nasz kamieniołom ostatnio został zniszczony. To jest ten atak. Tutaj możemy w sumie ustawić lepsze kolce. Czego nam zabrakło? Tlenu. Nie sądziłem, że to potrzebuje tlen. Dobra, tutaj macie kolce na sobie? Nie, nie macie. To znaczy, że trzeba odesłać. Okej, idźcie tutaj. Jak tam produkcja tlenu? Trochę spadła, ale to tak spadła z wysokiej na mniej wysoką. Okej, nasze jednostki już tutaj dochodzą. Mamy strasznie dużo ludzi, więc możemy jakoś to wykorzystać. Tutaj tlen potrzebujemy. No teraz to już mamy trochę mniejszą produkcję tlenu. Dobra, w takim razie pozamieniamy trochę tych wież. Low oxygen production.
No, może być mały, dlatego że właśnie zniszczyliśmy jedną z wież. Oxygen is dwindling. I się zastanawiam, bo tutaj ostatnio jak postawiłem, to był taki trochę źle położony. No, trochę zmieniłem pozycję. A niech się tutaj teraz kolejne te fabryki tlenu pobudują. My zamienimy tutaj na te kolce. Jak wygląda tutaj? Tutaj też nie mamy tych kolców. Tutaj nie mamy części muru. Ale nie. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to się utrzymuje, to naprawdę cud. Okej. Dobra, wystarczająco mamy. Teraz tylko jeszcze tutaj bonusik. Na złym miejscu postawię. Ale tutaj. Okej. I teraz kolce. No, te kolce są ważne. Za mało zasobów. Tlenu mamy zbyt mało. A w ogóle go nie produkujemy. Dobrze, że nie ma minusu za to, że jest minusowy tlen. Wtedy dopiero byłoby źle. Okej. Teraz mamy już pewną produkcję tlenu. Teraz potrzebujemy pewną produkcję jednostek. Dlatego, że naprawdę potrzebujemy dobudować sobie jednostki. Okej. Dobra, tyle jednostek powinno wystarczyć na mur, który tutaj będziemy budować. I w takim razie możemy trochę już zacząć go budować. Tutaj będzie. Okej. Dobra. Mamy tutaj już pierwszą zajawkę naszego muru. Teraz czas na kolejną. Dobra. Szukam odpowiednich elementów. I w sumie je mam. Okej. Dobra, i teraz czas na to. I na ostateczne ulepszenie. Boom. Okej, mury są gotowe. Teraz tylko trzeba tutaj poustawiać jednostki. Zobaczymy, jak tutaj będzie z tymi, jakie tutaj jednostki nam wyślą, ale wydaje mi się, że nie będzie aż tak źle. Tutaj jeszcze mamy ten drewniany, więc zajmijmy się nim. Okej, coś tam strzelają. Okej. To jest ostatnie, więc tak, tutaj takie sobie, tutaj takie sobie, tutaj takie sobie. Tutaj takie sobie. Szczerze powiem, już mieliśmy takie rundy, więc nic tutaj ciekawego. Jedyne co, to możemy tutaj dokończyć i spróbować może zdążyć, żebyśmy dostali super jednostki. Okej, tutaj mamy już to. O, jeszcze tutaj zapomniałem wbudować muru. Potrzebujemy tej kamieniołom
I tutaj wybudujemy mur, żebyśmy mogli pobronić ten kamieniołom. Czy on jest potrzebny? Niezbyt. Czy jest dobrze, że go budujemy? Też niezbyt. Ale czy fajnie, że go budujemy? Oczywiście, że fajnie. Dobra, jeszcze tylko wypełnimy tutaj pojedyncze luki. Okej. I w głównej mierze chodzi o to, że tutaj nie mamy zbytnio miejsca na to, żebyśmy mogli tutaj porozstawiać te jednostki, więc trzeba trochę oszczędzać. Ale chyba zaoszczędziliśmy wystarczająco. A, właśnie, no zawsze zapominam ten ostatni poziom, że tutaj ma być oto coś takiego. Wiecie, czy to nie jest coś takiego, że tutaj nie możemy wejść? Dobra, szybko wyślijmy jakiegoś innego łucznika tutaj. Jeżeli w ogóle może przejść. A nie, może przejść. Jaki... Wow. Zniszczyłem cały mur, dlatego że myślałem, że tutaj nie może przejść. Okej, dobudujmy w takim razie z powrotem to. Okej. Ale wygląda na to, że jest ok z tym murem. Moje częste nawiązanie do słowa ok jest znakomite. To nie jest tak, że nie ma żadnego innego słowa w języku polskim niż ok. Dobra. tutaj mamy wystarczająco, to teraz... Teraz trochę dobudować jednostek i może by się udało. Pytanie jest takie: te 5 wież może by się udało sunąć i stworzyć te ulepszone wieże, żeby trochę nam jeszcze porobiły przed atakiem tlenu. Niestety podczas ataku chyba nie robię, więc trochę słabo. Znaczy się też trzeba pamiętać, że to jest takie... Z jednej strony atakują nas ciągle, ale z drugiej strony, no jak atakują, to powinno być jakiś debuff, że na przykład, że wszyscy się chowają, chociaż często widzieliśmy, jak tam podczas ataku w tartaku na przykład pracują. Okej. Okay. Kamienia nam zabrakło. Dobra, niech tutaj 5 się robi, a my jeszcze dobudujemy w takim razie tutaj te kolce, tylko że kolce chyba podstawowe, bo nie mamy tlenu. No nie będziemy mieć. What? Hmm.
Nie wiem, co się stało, ale nie możemy tego robić po kolei? Nie rozumiem, na czym to ma niby działać. Okej, tlen już jest z powrotem. Nie jest go aż tak dużo. Ale już sporo tych wież postawiliśmy. Okej, więc tak, w głównej mierze ma polegać na tym, że mamy już rozstawić te wojska, więc tak. Jeden łucznik tutaj. Jeden łucznik tu. Aeris, tak naprawdę nie musisz jakoś w specjalne miejsca chodzić. Wyślemy ciebie tutaj tylko dlatego, że chcemy. Dobra, tutaj też do rzucania. Tutaj też. Tutaj też by się przydał. Okej. Mamy tutaj innego łucznika, tutaj dwóch rzucających. No się nie uda nam zrobić jednostek na czas. Ale wystarczająco będziemy mieć, żeby przynajmniej obronić się. Ten mur jest strasznie daleko. No to może być jedyny minus. No ale tutaj wystarczająco jednostek mamy. Okej, kolejny łucznik. Wyślemy ciebie tutaj. Jak będą już na miejscach, to dobudujemy im te ulepszenia. Żeby mieli. Okej, chyba wszystko już jest ustawione. Jest Iris. A tutaj, ale wolna jest. Co nie, bo najdalej, więc. Więc to też może być powód. Możemy to wybudować? Nie, mamy zbyt mało powietrza. No. Czekajcie, bo to jest trzecia w noc. Wait a second. Trzecia noc. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A, coś chyba się zepsuło. Okej, w takim razie jak już się to zaczęło, to zajmijmy się tylko sprawami najważniejszymi, czyli jak tutaj już mamy tych gości, to po prostu im wybudujmy od tyłu te bonusy, dzięki czemu będziemy mieć trochę lepsze jednostki. Tutaj jest. Nie, tak naprawdę ten poziom murów to on jest na tyle dobry, że nie trzeba się zbytnio martwić. Tutaj jest trochę inaczej niż powinno być. Bo ja ciągle zapominam o tym najważniejszym poziomie. Najważniejszy? Nie jest on najważniejszy. Okej. Tutaj wszystko mamy. Coś chciałem jeszcze dorobić. A, kolce. Chciałem zamienić część tych kolców na te ulepszone. Na przykład tutaj się przydało. Dlatego, że akurat tutaj atakują często. Tutaj też. Dlatego, że tutaj trochę jednostek pójdzie. O, ten kamieniołom nie miał. Nie miał tutaj dojścia. Nie zauważyłem. Okej, tutaj mamy już kolce. Tutaj można było pozamieniać te kolce. Tak, żebyśmy nie trafili w mur. Chyba wystarczająco tutaj będziemy mieć. Dobra, potrwa. Ale jest. Co jest nie tak z tym miejscem, że nie możemy budować takiej kolce? Okej, przyspieszmy trochę i zobaczmy, co to będzie za atak. Czy się. Wiemy, co to jest za atak. Ale po prostu chcemy zobaczyć. O, masz los! Dobra. Trochę jest ich dużo. Jest ich trochę dużo, nie powiem. Dobrze, że kolce ustawiliśmy. Szkoda, że oni weszli na to miejsce, co mamy słabsze kolce. Dobra, tutaj jest. Tutaj widzę, że się zajmują. Tutaj nawet jeszcze nie doszli. Okej, wygląda na to, że sobie radzimy w miarę. Kolce sobie radzą.
Tutaj musimy się zająć tymi. Okej. Okay. Nie wiem, jak działają umiejętności, ale ewidentnie nie mam umiejętności do zadawania damage'u. O, ma silo, szczęście odeszła. Kurde, nie cierpią tego. Ale jak się zajmiecie tym, to wtedy wyślemy tam ludzi. Albo możemy już wysłać. Możemy ciebie wysłać na schody? Okej, nie. No, a tamten kamieniołomy i tak były słabe. Okej, okay, tutaj jest dużo na trochę murów. Tutaj jest też ich sporo na trochę murów. Ale na razie nie się tym zajmą. Okej. Okay. W takim razie idźcie tutaj. Wy macie wszystko w zasięgu. Wy... Okej, okay, został zabity. Właśnie się zastanawiałem. Okej, okay, tutaj widzę, że się przebili. No ale... Nie jest tak źle. Okej, okay, w takim razie jak tutaj już jesteście, to... Idziecie tu. Wy... Tutaj już wszystkim się zajęliście, więc... Na mury. Na mur. Dobra, myślałem, że trochę więcej baitów wezmą. Ale... uciekajcie. O, okej. Okay. Zaatakował mało znaczącą rzecz. Okej, okay, szybko, szybko, ale... Jak najdalej. Okej, zniszczyli schody. Teraz są w pułapce. Ale na szczęście zajmują się dalej niszczeniem mało znaczącego muru. Okej. Okay. W takim razie was wysyłam tu. W sumie to jest koniec. No właśnie. Nie było to takie trudne. Nie narzekaj. Dobra. Zapomniana polana, obrońcy za wszelką cenę. No, za wszelką, no trochę marło, ale nie aż tak dużo. No, widzicie, to był jeszcze ekstremalny poziom. Nie było jakiegoś takiego mega trudnej, że tak powiem, rzeczy. Ten ekstremalny poziom to tylko zabijają nas na hita i trochę mniej czasu, ale trochę ten mniej czasu to jest zawsze zbalansowany. Dobra. W takim razie wyjdźmy z tego i tak... tutaj mamy niestandardowy, nieskończony tryb. Nigdy ich nie lubię, zawsze byłem w nich słaby. Więc mamy jeszcze mokradła. Zgaduję, że jedyna różnica to będzie to, że będzie padało. No. Będzie padało, więc nie będzie aż takiego... Nie będzie aż tak łatwo. No, ale wydaje mi się, że to wszystko... Na tyle. Kolejny odcinek, nawet nie wiem, czy będzie po tym. Bardziej sądzę, że ja chciałem już zakończyć tą całą, że tak powiem, weekendowy, znaczy weekendowy, tygodniowy serię. Napisali, że w ciągu roku mają dać cały content, więc jak dadzą kolejny content, co będzie zapewne jakąś dużą aktualizacją, to będę kontynuować. Wtedy ten kolejny odcinek, co jest teraz nazywany koniec, będzie nazwany odcinkiem numer 6 i później będziemy kontynuować. Zgaduję, że muszę jeszcze się zastanowić nad tym trybem podziemnym. Nie dziwię się, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, nie będzie tam dnia. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach z innych serii. Z wami Tregol. No to cześć.